oraz Karol Dziakowicz. Tak wyglądają ławki rezerwowych oraz sztaby szkoleniowo-przygotowawcze obu drużyn. A kto dzisiejsze spotkanie będzie sędziował? Sędzią głównym będzie pan Paweł Szuta, natomiast na liniach bocznych panowie Wojciech Bukowy oraz Jakub Lewczuk. Ja w Stargardzie również serdecznie witam delegata meczowego, jak również obserwatora sędziowskiego. Z tunelu również widzę piłkarzy, zatem dosłownie sekundy dzielą nas od tego, jak ich ujrzymy na murawie. Drodzy Państwo, powitajmy gromkimi brawami piłkarzy błękitnych Stargard oraz Zawiszy Bydgoszcz. Prezentację jedenastek rozpoczynamy od Zawiszy w bramce z numerem 1 Michał Dumieński. Zawodnicy grający w polu z numerem 4 Ariel Jastrzębski, z numerem 6 Adam Paliwoda, numer 7 Stanisław Wędzelewski, z numerem 8 Korneliusz Sochań, numer 9 Kamil Żylski, kapitan zespołu grający z numerem 10 Wojciech Mielcarek, z numerem 17 Rafał Piekuś, numer 21 Piotr Okuniewicz, z numerem 47 Mateusz Oszkowski oraz numer 77 Maciej Koziara. Tak wygląda wyjściowa jedenastka drużyny Zawiszy Bydgoszcz. No i gospodarze, błękitni Stargard, a w bramce z numerem 22 Dominik Sasiak. Z numerem 6 grający w polu Jakub Sawczak. Kapitan zespołu grający z numerem 7 Maciej Liśkiewicz. Z numerem 9 Damian Niedojad. Numer 10 Konrad Prawucki. Z numerem 11 Grzegorz Tarasewicz. Numer 14 Wadym Nywykow. Z numerem 17 Adrian Kwiatkowski. Z numerem 20 Marcin Rajch. Z numerem 21 Jakub Stawski oraz grający z numerem 24 Krystian Kujawa. Tak wygląda wyjściowa jedenastka zespołu błękitnych Stargard. No już pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać na ustawienie się zawodników na odpowiednich pozycjach i pierwszy gwizdek sędziego, który właśnie będzie zapowiadał rozpoczęcie tego spotkania. Przypomnę, sędzią głównym pan Paweł Szuta, a na liniach bocznych panowie Wojciech Bukowy oraz Jakub Lewczuk.
I mamy pierwszy gwizdek sędziego głównego, zatem rozpoczynamy. Ja Państwu tradycyjnie życzę dobrego piłkarskiego widowiska. Stargard, upomniany zawodnik z numerem 20, Marcin Rajch. Thank you.
Dobra, grający z numerem 9, Damian Niedojad!
tam pomiędzy pomocnikami mieli zachować jaka przestrzeń jest. Ahora, 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 ahora,
teraz. Dobrze ty chodziłeś. Zawisza Bydgoszcz!
I mamy, drodzy Państwo, odpowiedź. Zawiszy Bydgoszcz, bramkę na 1 do 1 zdobywa zawodnik numerem 21 Piotr Okupiewicz. Błękitny standard, Zawisza Bydgoszcz 1 do 1.
Chyba będziemy mieli rzut karny dla drużyny Błękitnych Targów. Krótą kartą drużynę Zawiszy upomniany zawodnik z numerem 77 Maciej Koziara. Zawodnik grający z numerem 17 Adrian Kwiatkowski i tym sposobem Błękitni Stargard prowadzą Zawiszą Kudrosz 2-1. A kibiców jeszcze raz proszę o kulturalny, pozbawiony wulgaryzmów doping. Znajdują się m.in. dzieci, młodzież. Prośba gorąca, aby prowadzić naprawdę kulturalny doping. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Skupmy się przede wszystkim na spotkaniu. Naprawdę proszę, skupmy się na kulturalnym, pozbawionym wulgaryzmu dopingu dla obu swoich drużyn. Drugie Błękitnych Stargard żółtą kartką został upomniany kapitan zespołu grający z numerem 7 Maciej Liśkiewicz, natomiast drużynie Zawiszy Bydgoszcz grający z numerem 9 Kamil Szyski.
Jeszcze raz ponawiam prośbę o kulturalny doping, który jest pozbawiony wulgaryzmu. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Na stadionie znajdują się dzieci. Prośba naprawdę o prowadzenie kulturalnego dopingu. Come on!
Decyzją sędziego głównego pierwsza połowa spotkania potrwa minimum 4 minuty dłużej. Żółtą kartą drużynie błękitny Starka, tu pomijany zawodnik z numerem 10 Konrad Prawucki. Yeah!
Główny kończy pierwszą część meczu. Błękitni Starkach prowadzą Zawiszą Bydgoszcz 2-1. Bramki dla Błękitnych to byli Damian Niedojak oraz Adrian Kwiatkowski, natomiast dla Zawiszy Bydgoszcz do siatki trafił Piotr Okuniewicz. Ja zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę, po której słyszymy się ponownie. Shit, but I'm cold every season. Boy, got that pipe that I'm busting to the sleep. Yeah, put it like a pillow, he can use it while he's sleeping. Look, I'm going through my phone, possess the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real thick, moving slow, that body like cocaine. How you play a role, making it cutting the whole team. That body, looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I like that nasty, that freaky stuff. Still under my bed and keep hating up. That handsome and girl, let him eat me up. Nowe życie wita. Europejskie miasto wita. 6000 miejsc pracy wita. Nieznana historia wita. Inny styl życia wita. Dziś i jutro wita. Miejsce, które chce Ciebie, wita. Stargard wita. Zapraszam Was do Stargardu, do miasta kompletnego. Z dobrą pracą, z piękną przestrzenią, z fantastyczną ofertą na popołudnia. Pracuj, mieszkaj, odkrywaj.
gabinetem Wolin, a więc lidera aktualnego czwartej ligi. A my już witamy piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz, którzy wracają na murawę i za chwilę pewnie pojawią się również gospodarze z błękitnych Stargard. Kibiców natomiast Zawiszy Bydgoszcz informuje, że ze stadionu stadion opuszczą mniej więcej 10-15 minut po zakończeniu dzisiejszego spotkania. I na murawie witamy również piłkarzy błękitnych Stargard, także brawa dla obu zespołów i za chwilę rozpoczynamy drugą część tego spotkania. Mamy gwizdek sędziego głównego, zatem rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Błękitni Stargard, Zawisza Bydgoszcz. Yeah!
Proszę o prowadzenie kulturalnego dopingu. Thank you.
Spotkanie, a w jego miejsce zawodnik numerem 5 Bartłomiej Stunek. Upomniany zawodnik z numerem 9 Damian Niedojad. Oh.
Jedzie!
Zawiszy, Bydgoszcz, mieliśmy zmianę. Boisko opuścił grający z numerem 47 Mateusz Oszkowski. W jego miejsce zawodnik z numerem 11 Tomasz Żyliński. Proszę kibiców o prowadzenie kulturalnego, pozbawionego wulgaryzmu dopingu. Thank you.
Sili. Thank you.
Gas! 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 G
obu zespołach mieliśmy zmiany. W drużynie błękitnych Stargard boisko opuścił gręcy z numerem 20 Marcin Rajch. W jego miejsce zawodnik z numerem 18 Nikita Wowczenko. Potrójna zmiana miała miejsce w drużynie Zawiszy Bydgoszcz. Boisko opuścili gręcy z numerami 9 Kamil Żylski, numer 17 Rafał Piekuś oraz numer 21 Piotr Okuniewicz. W ich miejsce zawodnicy z numerami 3 Medard Dachms oraz 71 Oskar Furs oraz z numerem 90 Robert Tunkiewicz. Korzystając z okazji, kibicom Zawiszy Bydgoszcz przypominam, że stadion opuszczą mniej więcej 10-15 minut po zakończeniu dzisiejszego spotkania. A jak nie, to zostają na święta! Come on.
Konrad zmuszony jest opuścić boisko. W międzyczasie mieliśmy też zmianę w drużynie Zawiszy Bydgoszcz. Boisko opuścił gręcy z numerem 7 Stanisław Wędzelewski, a w jego miejsce zawodnik z numerem 5 Cyprian Maciejewski. Oh!
decyzją sędziego głównego druga połowa spotkania potrwa minimum 4 minuty dłużej. A po tym spotkaniu kibice Zawiszy Bydgoszcz opuszczą stadion mniej więcej 10 minut, 10-15 minut po jego zakończeniu. Żółtą kartką drużynie Zawiszy Bydgoszcz napomniany zawodnik z numerem 3 Medard Dachów. Bydgoszcz 2-1. Ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i jednocześnie życząc zdrowych i spokojnych świąt. Teraz jeszcze do domu! Autokarów nie ma!